Regułę de L'Hôpitala stosujemy do obliczania granic wyrażeń nieoznaczonych, to znaczy jeżeli mamy najczęściej jakiś iloraz dwóch funkcji f od x dzielone przez g od x i granica takiego wyrażenia przy x dążącym do jakiejś liczby a jest wyrażeniem nieoznaczonym, czyli na przykład postaci 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność, no to wówczas możemy policzyć pochodne tych funkcji f od x oraz g od x, no i granica z ilorazu f od x przez g od x jest równa granicy z ilorazu pochodnych tych dwóch funkcji i jeszcze dodatkowo pod warunkiem, że ta granica istnieje. No jeżeli nie istnieje, no to wówczas nie ma tej równości, ona musi istnieć. Jeżeli istnieje, no to jest, te dwie granice są równe. Zobaczmy może na jakimś prostym przykładzie, jak można stosować właśnie to twierdzenie de L'Hôpitala do liczenia granic funkcji. Weźmy na przykład granicę przy x dążącym do 1 z wyrażenia x kwadrat minus 1 dzielone na x minus 1. Oczywiście, jak łatwo policzyć, po podstawieniu pod x, w tym wyrażeniu jedynki, otrzymamy zarówno w liczniku 0, jak i w mianowniku 0, dlatego możemy sobie zapisać tutaj nad znakiem równości, że mamy wyrażenie nieoznaczone 0 przez 0, no i stosujemy regułę de L'Hôpitala do policzenia tej granicy. Czyli co robimy? Liczymy pochodną licznika. Ja na początku jeszcze przypiszę symbol naszej granicy, lim przy x dążącym do 1. No i teraz liczymy właśnie pochodną licznika. Pochodna x kwadrat to jest po prostu 2x. Podzielić na pochodną mianownika. Pochodna x to jest 1. No i teraz znowu podstawiamy pod x w tym wyrażeniu jedynkę i patrzymy, czy otrzymamy wyrażenie nieoznaczone, czy już konkretną wartość. 2 razy 1 to jest 2, podzielić na 1, czyli nasza granica jest równa po prostu 2. Istnieje, zatem granica wyjściowego wyrażenia również istnieje i także jest równa 2. Gdybyśmy jednak na przykład z jakichś względów nie chcieli stosować reguły de L'Hôpitala do policzenia granicy takiego wyrażenia, to oczywiście można byłoby to zrobić w sposób alternatywny, rozkładając licznik na iloczyn czynników. Może to zróbmy właśnie jeszcze w taki sposób, czyli napiszmy sobie pod spodem granica przy x dążącym do 1 z tego wyrażenia x kwadrat minus 1 podzielić na x minus 1, że to jest dokładnie to samo, co granica przy x dążącym do 1. Z wyrażenia zamieniamy licznik na iloczyn czynników x minus 1 razy x plus 1 podzielić na mianownik, czyli na wyrażenie x minus 1. No i teraz widzimy wyraźnie, że te czynniki mogą się skrócić, czyli tak naprawdę mamy granicę przy x dążącym do 1 z wyrażenia x plus 1, podstawiamy pod x jedynkę i otrzymujemy 1 plus 1, czyli 2, dokładnie taką samą granicę, jaką uzyskaliśmy stosując twierdzenie de L'Hôpitala. Jak łatwo jednak zauważyć, to twierdzenie ma pewne zastrzeżenia, to znaczy możemy je stosować tylko i wyłącznie, gdy nasze wyrażenie jest w postaci 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność. Jeżeli na przykład musimy policzyć, powiedzmy, granicę postaci lim przy x dążącym do 0 z wyrażenia x przez logarytm naturalny z x, no to nie możemy tutaj zastosować twierdzenia reguły de L'Hôpitala, ponieważ jakiej postaci jest to nasze wyrażenie? W liczniku mamy 0, czyli tu możemy sobie pisać 0 dzielone przez a logarytm x w zerze dąży do nieskończoności, czyli mamy wyrażenie postaci 0 przez nieskończoność. No i tu nie można zastosować reguły de L'Hôpitala, ponieważ to nie jest ani wyrażenie nieoznaczone postaci 0 przez 0, ani nieskończoność przez nieskończoność. W takim przypadku nie wolno stosować reguły de L'Hôpitala, no ale tutaj dla odmiany możemy wprost policzyć, że 0 przez nieskończoność to jest po prostu 0, czyli nasza granica w tym przypadku jest równa 0. Przykłady obliczania bardziej skomplikowanych granic funkcji przy wykorzystaniu reguły de L'Hôpitala zaprezentuję w kolejnych nagraniach wideo, do oglądania których serdecznie zapraszam.